Dzień dobry Państwu. Dzisiaj taki temat dotyczący tego, że w przyszłości, czyli w Nowym Przymierzu, które nastanie po zakończeniu Starego Przymierza, będzie jeszcze służba Lewiego, ponieważ jeden z komentujących stwierdził, że jego zdaniem lewickie te wszystkie zabiegi, wszystkie funkcje dotyczące lewitów już są nieaktualne, co jest oczywiście nieprawdą. Jest to całkowicie... Czyli przymierze z Lewim w przyszłości, w Nowym Przymierzu. Czy ono będzie trwało? Pierwsze miejsce, które przeczytamy, to jest Jeremiasza, 33 rozdział. Księga Jeremiasza. Wersety od 20 do 22. Tak mówi Pan, jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie i z kapłanami lewickimi, moimi sługami. Czyli widzimy z tego fragmentu wyraźnie, że w przyszłości zasiądzie na tronie Dawida Pan Jezus Chrystus. To będzie już w Nowym Przymierzu, czyli teraz czekamy, aż Pan Jezus przyjdzie i zabierze wszystkich wierzących z ziemi. To będzie pochwycenie opisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 do 18 wersetu, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, także Filipian, 3 rozdział, 19 do 21 wersetu, także Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Tak obiecał Pan Jezus i my na to czekamy. Już nie ma żadnych przeszkód, żeby to się odbyło, bo wszystko zostało dokonane na krzyżu Golgoty. W momencie, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, już miejsce w niebie mamy zapewnione. Wszyscy, którzy uwierzyli Jezusowi. I następnie mamy po pochwyceniu będzie na ziemi stan, kiedy nie będzie ani jednego wierzącego, tylko będą dwaj świadkowie, którzy będą prorokować przez 3,5 roku. I oni będą jedynymi wierzącymi w tamtym czasie. Będą oni na podwórcu odbudowanej świątyni prorokować, przepowiadać, opowiadać Słowo Boże. I potem będą zabici po tych 3,5 latach i też wtedy zwierzę prowadzi znakowanie ludzi. To nie przyjmie znamienia na prawą rękę lub czoło, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Cała ziemia w podziwie pójdzie za tym człowiekiem, będą uważać go za kogoś wartościowego w ich oczach. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie pod swoim własnym imieniem, tego przyjmiecie. No i właśnie to będzie przyjęty przez całą grupę, czy to Izraela, czy też ludzi z wszystkich narodów i języków. Wszyscy będą szli za zwierzęciem, będą przyjmować jego znamie, będą wszyscy kłaniać się temu posągowi, wszyscy będą zakochani w tym umiłowanym przywódcy, w ich mniemaniu umiłowanym. Po 3,5 roku na fali tego właśnie takiego uwielbienia Antychryst, czy też człowiek grzechu, zasiądzie w odbudowanej świątyni i przerwie służbę lewicką, bo przez 3,5 roku pierwsze po pochwyceniu będzie sprawowana służba lewicka i będą tam składane ofiary ze zwierząt i będzie się wszystko odbywało, ale w połowie tego 7-letniego okresu, czyli po 3,5 roku, on usiądzie w świątyni podając się za Boga. Mówi o tym między innymi Paweł w listach do Tesaloniczan. I ten człowiek grzechu będzie właśnie podawał się za Boga. Będzie się wynosił ponad wszystko, co jest godne boskiej czci.
O tym też pisał prorok Daniel. I co się dzieje wtedy? Wtedy środkiem nieba będzie leciał anioł zwiastujący wieczną Ewangelię we wszystkich językach, wszystkim językom, wszystkim narodom i wszystkie te osoby będą zapoznane z Ewangelią wieczną i ci, którzy uwierzą, nawrócą się i to będą nawróceni i z Izraela, co najmniej 144 tysiące, plus nieznana liczba z tych, którzy są z każdego narodu i języka i nie będzie mógł ich z nich zliczyć i tam też będą Izraelici wśród tych z wszystkich narodów. Czyli to będzie 144 tysiące jest liczbą, która ma znaczenie symboliczne, literalne również, bo będzie tam 144 tysiące faktycznych osób, plus nieznana liczba osób w kolejnym punkcie jest wymieniona, że też się nawróci z Izraela i z wszystkich innych narodów. Ale to powodować będzie wielkie prześladowania i część tych ludzi wierzących będzie na pustyni karmiona w cudowny sposób przez 3,5 roku, aż do końca tego 7-letniego okresu. I po 7 latach właśnie przyjdzie Pan Jezus i tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. On przyjdzie na ziemię i ustanowi nowe przymierze. On przyjdzie z wszystkimi tymi, których zabrał na początku tego 7-letniego okresu, wszystkich wierzących, który zabrał w pochwyceniu, to wtedy oni razem z nim przyjdą na ziemię. I co tutaj widzimy z Jeremiasza 33:20, że dopóki niebo i ziemia nie przeminie, dopóki będzie istniał dzień i będzie istniała noc, to tak długo będzie służba lewicka. Będzie tak długo Dawid jako król miał obietnicę, że będzie miał swojego potomka. I to właśnie uczy Jeremiasza. Jeszcze raz zerknijmy na ten fragment. Tutaj Bóg wyraźnie powiedział, tak mówi Pan, jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie i z kapłanami lewickimi, moimi sługami. Czyli kapłani lewiccy przestaną być kapłanami lewickimi dopiero jak będzie już tak, że nie będzie ani dnia, ani nocy. Ale teraz dzień i noc jeszcze są. Czyli jeszcze jest przymierze z kapłanami lewickimi jak najbardziej aktualne. I biada temu, kto próbuje twierdzić inaczej. Malachiasza 2:4 to jest kolejne miejsce, które warto, żebyśmy wzięli pod uwagę. Księga Malachiasza. Drugi rozdział, 4 werset. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Czyli widzimy, że pod koniec Starego Testamentu jest wyraźnie powiedziane, że Bóg wydał postanowienie, aby jego przymierze z Lewim trwało. Tak? Z Lewim trwało przymierze. I to jest bardzo ważne, żeby przeczytać sobie spokojnie cały kontekst tego. Natomiast jest to dla nas ważne, że to przymierze ma obietnicę Bożą, że będzie trwało aż do końca Nowego Przymierza. Dopiero na koniec Nowego Przymierza, kiedy zakończy się Nowe Przymierze, to będzie niebo i ziemia przeminie i wtedy też dzień i noc przeminą. I wiemy, że w niebie już będzie zupełnie inaczej to urządzone, jeśli chodzi o dzień i noc, wtedy służba lewicka przestanie funkcjonować. Ale na ziemi, dopóki istnieje ziemia, służba lewicka od momentu zawarcia tego przymierza z Lewim aż do końca, aż do momentu, kiedy dzień i noc już nie będzie istniał, to służba lewicka trwa. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Kolejne miejsce to jest objawienie 7:7. Objawienie Jana, 7:7,
siódmy werset. Tutaj mamy taką informację. Z plemienia Lewiego 12 tysięcy. To jest to, o czym mówiłem, że w czasie wielkiego ucisku, w czasie tych 7 lat, które będą ostatnim siedmioleciem Starego Przymierza, to w ciągu tych 7 lat po pochwyceniu powstanie możliwość, że będzie nawróconych pewna grupa ludzi i ta grupa będzie pochodziła zarówno z Izraela i tutaj widzieliśmy, że z pokolenia Lewiego nawróci się minimum 12 tysięcy osób. Ale też zerknijmy do tego fragmentu. Jest tutaj wymienione te z plemienia Lewiego 12 tysięcy, ale potem widzimy, że w kolejnym fragmencie jest pokazane, tutaj myślę, że warto zerknąć na 9 werset. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion. Skoro ze wszystkich plemion, to również z plemienia Lewiego. Czyli z plemienia Lewiego będzie 12 tysięcy plus tutaj ze wszystkich plemion niezliczona ilość. Bo te 144 tysiące mają znaczenie symboliczne i literalne, ponieważ mają do przekazania ważną liczbę i 144 tysiące będzie też miało swoją specjalną funkcję. Ale też widzimy, że z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe z palmami. I to jest tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Kolejny fragment to jest Malachiasza 3. Czyli rozdział 3. Drugi werset. Do 4. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dawnych dni, jak w latach minionych. Czyli widzimy wyraźnie, że przyjdzie Pan Jezus, aby ustanowić nowe przymierze. To już będzie po 7 latach ucisku, po pochwyceniu, czyli po zabraniu wszystkich wierzących z ziemi, które będzie pierwszym momentem na teraz takiej linii wydarzeń. I to jest pierwsza rzecz, na którą czekamy. Czekamy, aż Pan Jezus przyjdzie i zabierze wszystkich wierzących do nieba. To się nazywa pochwycenie między innymi. I to pochwycenie potem spowoduje, że nie będzie Ducha Świętego na ziemi, bo Duch Święty mieszkający w wierzących będzie zabrany do nieba. I na ziemi zacznie się rozwijać siedmioletnie takie wydarzenie, które nazywamy Wielkim Uciskiem. A po 7 latach Wielkiego Ucisku przyjdzie właśnie Pan Jezus i tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika, a tu widzimy, że nie tylko to będzie miało miejsce w czasie Jego przyjścia, lecz w czasie Jego przyjścia On będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Czyli po powrocie Pana Jezusa, kiedy przyjdzie On ustanowić nowe przymierze, czyli po 7 latach ucisku, 7 lat po pochwyceniu, Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze i w czasie tego nowego przymierza, które będzie trwało 1000 lat, będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości i miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dawnych dni, jak w latach minionych. Czyli widzimy wyraźnie, że ofiary przez Lewitów będą składane.
i nie jest to żaden problem, żeby to przyjąć, jeśli się wierzy Słowu Bożemu, a jeśli ma się swoje uprzedzenia i zabobony, no to wtedy jest problem, bo niestety część ludzi sobie wymyśliła, że w przyszłości tych ofiar za grzesznych nie będzie składanych, co jest kompletnym błędem. Dlatego, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że będą składane ofiary za grzech przez lewitów. I Ezechiela, Księga Ezechiela, 48 rozdział. Ezechiela, 48 rozdział. 48 rozdział Ezechiela, 22 werset na początek, 22, bo z tego 48 będziemy parę rzeczy oglądać. A własność lewitów i własność miasta będzie w środku działu należącego do księcia. Dział księcia będzie leżał między działem Judy i działem Beniamina. Czyli widzimy wyraźnie, tutaj jest opisywane, co będzie w Nowym Przymierzu. Czyli 7 lat po pochwyceniu zacznie się Nowe Przymierze. Teraz jeszcze Nowego Przymierza nie ma. Teraz oczekujemy na pochwycenie, na zabranie Kościoła przez Pana Jezusa do nieba i wtedy zacznie się ostatni 7-letni okres nazywany uciskiem Jakuba. Jest to ostatnie 7 lat Starego Przymierza i te ostatnie 7 lat Starego Przymierza zakończone będzie tym, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię i ustanowi Nowe Przymierze. I to Nowe Przymierze między innymi jest opisywane w Księdze Ezechiela od 40 bodajże rozdziału. I tutaj widzimy, bo 39 rozdział na przykład Ezechiela opisuje ostatnie chwile Starego Przymierza, kiedy jest klęska Goga, kiedy jest wojna, kiedy jest po prostu pokonany wróg. I tam jest odniesione do 24 rozdziału Mateusza, gdzie się gromadzą sępy i tak dalej. To jest troszkę rozleglejszy temat. My dzisiaj zajmujemy się tematem składaniem ofiar za grzesznych, które będą składane w przyszłości w Nowym Przymierzu przez lewitów, czyli generalnie chodzi o przymierze z lewitami. A własność lewitów i własność miasta będzie w środku działu należącego do księcia, czyli tak będzie w Nowym Przymierzu, więc skoro będzie własność lewitów, to będą też lewici mieli swoją funkcję. I z tego 48 rozdziału patrzymy od 11 wersetu. Widzimy, że w 10 jest wspomniane, a świątynia Pana będzie w jej środku, czyli w Nowym Przymierzu zostanie odbudowana świątynia. Właśnie między innymi to, że będzie odbudowana w Nowym Przymierzu świątynia, jest jednym z punktów różniących obecny piąty dzień, obecny piąty dzień, czas łaski, czas zbawienia, od tego okresu, który jest związany z czym? Jest związany z Dniem Człowieka, z szóstym dniem, czyli z Nowym Przymierzem, które się zacznie po powrocie Pana Jezusa na ziemię. Jak Pan Jezus wróci na ziemię, to będzie tam świątynia na tym właśnie miejscu, na którym ma być. Ona będzie przeznaczona dla kapłanów wyświęconych spośród synów Sadoka, którzy pełnili służbę dla mnie, którzy nie odstąpili ode mnie wówczas, gdy synowie izraelscy odstąpili, tak jak odstąpili lewici. Część lewitów, jak wiemy, tu jest mój komentarz, część lewitów odstąpiła, natomiast ta część spośród synów Sadoka to nie odstąpiła. I dlatego tutaj jest takie rozróżnienie na dwie grupy, jak gdyby lewitów. Jedna część lewitów zawiodła, ale jest też część lewitów, która nie zawiodła. I ta część, która nie zawiodła, będzie wtedy w Nowym Przymierzu spełniać tą funkcję, bo się nie zanieczyściła. Będzie to należało do nich jako danina z daniny kraju jako najświętszy dział obok działu lewitów. Obok działu kapłanów będą mieli lewici dział 25 tysięcy łokci długości, 10 tysięcy łokci szerokości. Cała długość wynosić będzie 25 tysięcy łokci, a szerokość 20 tysięcy łokci.
Czyli widzimy wyraźnie, jest tutaj dokładnie to przedstawione, że lewici będą mieli swoją funkcję. Proszę sobie przeczytać Ezechiela od 40 rozdziału do końca, a najlepiej całego Ezechiela. To jest bardzo pouczające. I kolejne miejsce. To jest Ezechiela 45 rozdział. 45 rozdział, 5 i 4 werset. Dla lewitów, czyli znowu widzimy, że w Nowym Przymierzu będą lewici, bo Ezechiela 45 rozdział opisuje sytuację po 7 latach ucisku, gdy Pan Jezus przyjdzie i stanie na ziemi i wprowadzi nowe przymierze na ziemi po 7 latach ucisku, który należy jeszcze do Starego Przymierza. Ostatnie 7 lat Starego Przymierza, jak jest opisane w Daniela, rozdział 9. I dlatego tutaj widzimy, że w Nowym Przymierzu mamy pewność, że będą lewici. I czytamy 5 i 4 werset. To 4 i 5. Jest to święty dział ziemi. Będzie on należał do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni, przystępują do Pana, aby mu służyć. Jest to miejsce na ich domy, stosownie do ich świętości. Dla lewitów zaś, którzy pełnią służbę przy świątyni, będzie przeznaczony dział 25 tysięcy długi i 10 tysięcy szeroki. Będzie ich własnością na miasta do zamieszkania. Więc tutaj widać wyraźnie, że służba lewicka w Nowym Przymierzu w przyszłości będzie sprawowana. Jak się zakończy Stare Przymierze, które jeszcze będzie miało akord w postaci 7 lat ucisku, to Pan Jezus przyjdzie i tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika i wprowadzi na ziemi nowe przymierze. Nowe przymierze i to wiemy, bo Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę i jest nowe przymierze we krwi mojej, tak powiedział, symbolizuje kielich. I to właśnie na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa będzie to nowe przymierze zaprowadzone. I służba lewicka to jest cień rzeczy przeszłej wtedy, bo jak wiemy, w centrum jest krzyż, ofiara krzyża złożona przez Pana Jezusa Chrystusa, a przed ofiarą były składane ofiary ze zwierząt, które grzechów gładzić nie mogły. I także po ukrzyżowaniu Pana Jezusa też będą według Bożego zamysłu składane ofiary, które grzechów gładzić nie mogą. Ze zwierząt będą składane ofiary również za grzech, bo one właśnie są takim cieniem. Cieniem tak samo jak dzisiaj jest wieczerza, która jest właśnie cieniem rzeczy przeszłej, czyli Pan Jezus doskonale złożył ofiarę na krzyżu, a my łamiąc chleb i pijąc kielicha właśnie mamy cień rzeczy przeszłej. Także gdy jest chrześcijański chrzest, to zanurzenie w wodzie i wyjście z wody jest symbolem właśnie pogrzebania Chrystusa i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego jest to cień rzeczy przeszłej. I tutaj co dalej widzimy? Że ci lewici będą. Kolejny punkt to jest Ezechiela 49, 44, przepraszam. Ezechiela 44. Ezechiela 44 od 9 do 16 wersetu. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, żaden spośród cudzoziemców, którzy żyją wśród synów izraelskich, nie wejdzie do mojej świątyni. Lecz lewici, czyli widzimy, w Nowym Przymierzu będą lewici. Lecz lewici, czyli widzimy, że w przyszłości, teraz oczekujemy, aż Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, będzie 7 lat ucisku po zabraniu chrześcijan z ziemi i wszystkich wierzących z ziemi. Potem przez te 7 lat ucisku będzie ostatni 7-lecie Starego Przymierza, a potem Pan Jezus z tymi świętymi, których zabrał do nieba, przyjdzie na ziemię z tysiącami swoich świętych, jak zapowiedział Henoch, i wprowadzi nowe przymierze na ziemi.
Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku, czyli też będą pełnili służbę, ale nie przy ofiarach. Będą oni dla ludu zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu, czyli samego składania nie będą przeprowadzać, tylko widzimy, że będą zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu. Ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan, poniosą karę za swoją winę. I dalej jest powiedziane o tych zanieczyszczonych właśnie lewitach. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. I jest rozróżnienie. Proszę zobaczyć, 15 werset. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć, będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Czyli widzimy wyraźnie, że to będzie jeszcze w realizacji w Nowym Przymierzu. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. Czyli są dwie grupy lewitów w przyszłości w Nowym Przymierzu. Ci, którzy się splugawili, nie będą bezpośrednio składać ofiar, ale są też tacy, którzy będą ofiarować tłuszcz i krew, to są potomkowie Sadoka. Jest to wyraźnie napisane, że będą składane ofiary w Nowym Przymierzu. Jak się już kiedyś skończy stare przymierze, to nowe przymierze się zacznie przyjściem Pana Jezusa na ziemię. On wprowadzi nowe przymierze na ziemi z Izraelem i Judą je zawrze. I widzimy, że lewici wtedy będą mieli swoją rolę. Nie można tego przeaczać. 43 rozdział Ezechiela oczywiście, 18 do 27 wersetu. I rzekł do mnie, synu człowieczy, tak mówi Wszechmocny Pan, to są przepisy o ołtarzu. W dniu, gdy będzie wzniesiony, aby składać na nim ofiary całopalne i skrapiać go krwią, dasz kapłanom lewickim pochodzącym z rodu Sadoka, którzy mogą przystępować do mnie, mówi Wszechmocny Pan, aby mi służyć cielca na ofiarę za grzeszną. Czyli widzimy wyraźnie, że w przyszłości, w nowej świątyni, która powstanie już po zakończeniu Starego Przymierza i w Nowym Przymierzu, jak zacznie się Nowe Przymierze, będzie ta świątynia zbudowana. Co będzie tam składane? Będą składane ofiary za grzeszne. I weźmiesz nieco z jego krwi, aby nią pomazać cztery narożniki, cztery węgły wyskoku i listwę wokoło. Tak masz go oczyścić z grzechów i zmazać jego winę. Potem weźmiesz cielca ofiary za grzeszne i spalisz go na wyznaczonym miejscu świątyni poza świętym obrębem. Drugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę za grzeszną, aby oczyścić ołtarz z grzechów, jak go oczyścili ofiarą cielca. A gdy dokonasz oczyszczenia, złożysz cielca bez skazy i barana z trzody bez skazy. Te zwierzęta złożycie przed Panem, kapłani posypią je solą i złożą je Panu jako ofiarę całopalną. Przez 7 dni codziennie masz przygotowywać kozła na ofiarę za grzeszną. Tak samo masz przygotowywać młodego cielca, barana z trzody, obydwa bez skazy. Przez 7 dni winni dokonywać obrzędu przebłagania za grzechy, oczyścić ołtarz i poświęcić go. A gdy skończą się te dni, wtedy 8 dnia i w następne złożą kapłani na ołtarzu wasze ofiary całopalne i ofiary pojednania, i będę dla was łaskawy, mówi Wszechmocny Pan. Czyli widzimy wyraźnie w Nowym Przymierzu, jak już się skończy Stare Przymierze, bo teraz jeszcze nie ma Nowego Przymierza, o tym doskonale wiemy ze Słowa Bożego. Nowe Przymierze zacznie się, jak Pan Jezus przyjdzie na ziemię razem ze wszystkimi świętymi i ustanowi Nowe Przymierze na ziemi.
I wtedy w Nowym Przymierzu też będą składane ofiary za grzeszne, co tutaj wyraźnie widać w Ezechiela 43 rozdział. Więc każdy, kto twierdzi inaczej, niestety wprowadza ludzi w błąd, sam błądzi i innych w błąd wprowadza. 40 rozdział Ezechiela od 45 wersetu. 45 werset. I rzekł do mnie: komora, której przednia strona zwrócona jest ku południowi, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni, a komora, której przednia strona zwrócona jest ku północy, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu, to są potomkowie Sadoka, ci spośród potomków Lewiego, którzy mogą zbliżać się do Pana, aby mu służyć. Widzimy wyraźnie, że to jest w Nowym Przymierzu po zakończeniu 7 lat ucisku będzie świątynia na ziemi i będą składane ofiary przez lewitów. Więc jak zaczynaliśmy tym, że w Jeremiasza jest wyraźnie powiedziane, że najpierw musi ustać dzień i noc, żeby służba lewicka ustała. I tutaj widzimy 39 rozdział, mówi o ostatnim akordzie siedmiolecia i tutaj widać wyraźnie, że to będzie już po wielkim ucisku, bo tu jest ostatni moment i warto sobie przeczytać od 39 rozdziału Ezechiela do końca. Zachęcam. Zakończę oczywiście Jeremiaszem. 31 rozdział. 31 werset. Oto dni idą dni, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miałyby się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili. Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana. I tutaj zakończę czytanie tego, bo widzieliśmy w Ezechiela, że będzie odbudowane w Nowym Przymierzu miasto dla Pana. Teraz jeszcze Jerozolima leży w gruzach. Jeszcze do końca nie została zburzona, bo dopiero w siedmioletnim ucisku zostanie wypełniona zapowiedź Pana Jezusa, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Teraz jest taki stan częściowego zburzenia, którego dokonał Tytus w 70 roku naszej ery około, ale to Tytus rzymski właśnie wódz zniszczył doszczętnie Jerozolimę, spowodował, że od tamtej pory w zasadzie można powiedzieć nie ma sprawowanej służby lewickiej w tym miejscu. I świątynia teraz jest częściowo politycznie też zablokowana, bo tam stoją dwa meczety w tym miejscu. Jest jeszcze meczet Kopuły Skały i Al-Aqsa, drugi meczet. Tak jakby jednego było za mało, to są dwa. I teraz, jeżeli przyjdzie Pan Jezus, weźmie nas do siebie, wierzących z ziemi, to tu na ziemi się okaże, że są sami niewierzący. I ci niewierzący w tej niewierze odbudują świątynię pod przywództwem człowieka grzechu,
którego też czasami technicznie nazywa się antychrystem. Ten człowiek grzechu będzie właśnie w tej świątyni, doprowadzi do tego, że będą składane ofiary według Starego Przymierza. On także będzie pilnował, żeby ucieczka jakby się odbywała w sabat, żeby ktoś nie przekroczył sabatniej drogi, bo on wprowadzi te wszystkie prawa starotestamentowe na terenie Judei. Będą one jak najbardziej obowiązywały na terenie tych właśnie okolic Jeruzalemu. I tam będzie odbudowana świątynia. Będzie się podawał zresztą za Mesjasza. I cała ziemia pójdzie w podziwie za tym człowiekiem grzechu, podającym się za Mesjasza. On zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. I właśnie na ten jeden tydzień, czyli na 7 lat, zawrze ścisłe przymierze, ale sam zerwie to przymierze po 3,5 roku. Swoje własne przymierze zerwie po 3,5 roku, usiądzie w świątyni, podając się za Boga. I to jest właśnie ostatnie 3,5 roku Starego Przymierza, kiedy on będzie właśnie chciał doprowadzić do takiego kultu swojej osoby. Nie będzie miał trudno, bo cała ziemia wcześniej szła za nim w podziwie za zwierzęciem, więc to będzie raczej tego typu sytuacja, że wszyscy chcieli go na tego antychrysta, na tego ich zdaniem Mesjasza wysforować, żeby się podawał za największego możliwego tutaj przedstawiciela ludzkości. Cała ziemia w podziwie pójdzie za zwierzęciem. Wszyscy chętnie. Nie będzie nikogo, kto by nie był ochotnikiem, poza 2 świadkami stojącymi na podwórcu świątyni. Dopiero jak będzie sytuacja taka, że do kogoś dotrze to słowo od tych 2 świadków, albo też spowoduje to ten anioł lecący środkiem nieba, który będzie głosił Ewangelię wieczną, to dopiero Słowo Boże w sercu niektórych osób wykona pracę i te osoby nie będą się identyfikowały z antychrystem. Ale wcześniej wszyscy, cała ziemia pójdzie za zwierzęciem, z wyjątkiem tych 2 świadków. I to jest właśnie to, że po zakończeniu tych 7 lat, tego strasznego okresu wielkiego ucisku, przyjdzie Pan Jezus, to Pan Jezus zakończy to, przychodząc na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, aby właśnie rozpocząć nowe przymierze, które już jest w pewnym sensie, tak jak my teraz mamy wszystko gotowe, żeby było pochwycenie, tak samo jest wszystko gotowe, żeby mogło się zacząć nowe przymierze po 7 lat po pochwyceniu. Więc wszystko jest gotowe od strony takiej przebłagalniczej, tak? No bo my też mamy już miejsce w niebie. Efezjan nawet mówi, że chrześcijanie są osadzeni w okręgach niebieskich, no ale nasze ciała są ciągle tu na ziemi i oczekujemy odkupienia naszych ciał jako chrześcijanie. Chociaż przecież Pan Jezus już złożył doskonałą ofiarę na krzyżu. Już mamy miejsce w niebie zapewnione, ale jeszcze jesteśmy w ciałach tu na ziemi. Tak samo Izrael ma wszystko gotowe do nowego przymierza, Izrael i Juda, ale ono się 7 lat później zacznie po pochwyceniu. To nowe przymierze zacznie się na ziemi 7 lat po zabraniu chrześcijan i to my, wierzący chrześcijanie, wrócimy z Panem Jezusem na ziemię i ze świętymi wszystkimi Pan Jezus swoimi wróci na ziemię i ustanowi wtedy nowe przymierze. I ono się zacznie i tak jak widzieliśmy, służba Lewiego będzie wtedy działać. I jeszcze przypomnę ten fragment z Jeremiasza 33, 20, 21. Jeremiasza 33, 20, 21. To jest bardzo podobne do tego, co Pan Jezus powiedział, że dopóki po prostu niebo i ziemia nie przeminie, ani jedna kreska, ani jedna kropka nie przeminie z prawa, dopóki niebo i ziemia nie przeminie. I tutaj jest tak samo, tak mówi Pan, jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie, i z kapłanami lewickimi, moimi sługami. Teraz oczywiście nie widzimy, żeby na tronie Dawida był
właśnie potomek Dawida, czyli Pan Jezus Chrystus. To jest przyszłość, która będzie zrealizowana w Nowym Przymierzu 7 lat po pochwyceniu, czyli po zakończeniu się ostatniego siedmiolecia, ostatniego tygodnia z 70 tygodni Daniela, opisanych w 9 rozdziale Księgi Daniela. Dziękuję Państwu w takim razie za uwagę i zachęcam do czytania Słowa Bożego w kontekście, tak żeby nie dać się wprowadzać w błąd. Z Bogiem!